Po śmierci Karola Wielkiego w 814 roku władzę w Imperium Karolinków objął jego syn Ludwik pobożny. Jednak w przeciwieństwie do swojego ojca, Ludwik okazał się władcą o wiele mniej zaradnym, kompetentnym i charyzmatycznym, co poważnie osłabiło władzę centralną w państwie i postawiło pierwszy poważny krok na drodze do upadku tego mocarstwa. Ta sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, kiedy na scenę polityczną wkroczyli synowie Ludwika oraz wnukowie Karola Wielkiego, Lothar I, Ludwik Niemiecki oraz Karol Łysy. Każdy z nich pragnął objąć panowanie nad imperium Karolingów na, dla siebie, co doprowadziło do licznych i zaciekłych walk wewnętrznych o władzę, co tylko przyspieszyło proces upadku. Państwa Karolingów. Ostateczny upadek jedności państwa założonego przez Karola Wielkiego nastąpił w roku 843, kiedy podpisany został traktat Verdeu, na mocy którego Imperium Karolingów zostało podzielone na trzy części. Centralna część państwa, łącznie z Italią, przypadła Lotarowi I. Zachodnie obszary Imperium znalazł się pod panowaniem Karola Łysego. Z kolei wschodnie obszary, na terenie dzisiejszych Niemiec, znalazły się pod panowaniem Ludwika Niemieckiego. W ten sposób jedność Imperium Karolingów została rozbita, a marzenie Karola Wielkiego o zbudowaniu uniwersalnego cesarstwa, które zjednoczyłoby całą Europę Zachodnią pod jednym sztanderem, spaliły na panewce. Te nadzieje zostały jeszcze bardziej rozerwane w kolejnych dekadach, kiedy kolejni następcy tronu zaczęli walczyć między sobą nawzajem o poszczególne ziemie, terytoria i wpływy, jeszcze bardziej rozbijając niegdyś potężne imperium Karolingów. Co więcej, w kolejnych dekadach Karolingowie zaczęli tracić władzę w poszczególnych państwach. Najszybciej utracili oni władzę na terenie Italii już w roku 887, następnie utracili oni władzę na terenie dzisiejszych Niemiec, gdzie ich dynastia rozpadła się już w 911 roku. Najdłużej utrzymali się oni na terenie samego państwa Franków, gdzie przetrwali do roku 987. Pomimo jednak wszystkich tych problemów podjęto po drodze jeszcze kilka małych prób ponownego zjednoczenia tego państwa. Podjął je m.in. Karol Gruby, ówczesny władca Italii, który w latach 885-887 zdołał na krótko ponownie zjednoczyć Imperium Karolingów pod jednym sztandarem. Jednak po jego trwających zaledwie dwa lata rządach został on ostatecznie obalony, a jedność Państwa założonego przez Karolingów została ponownie zniszczona, tym razem już bezpowrotnie. Po upadku potęgi Karolingów na scenę polityczną zaczęły wkraczać inne rody i dynastie, które widziały w tym idealną okazję dla siebie, by przejąć władzę na europejskiej scenie politycznej. Szczególną rolę zaczął tej odgrywać niemiecki Lurut Ludorfingów. Którzy na początku IX wieku zdołali przejąć władzę na terenie dzisiejszego państwa niemieckiego, po odsunięciu od władzy ostatniego niemieckiego Karolinga, Konrada I. Wówczas to Henryk I Ludolfing, pierwszy władca niemiecki z tej dynastii, objął władzę nad terenami dzisiejszych Niemiec by w kolejnych dekadach rozpocząć budowę nowego i silnego państwa niemieckiego, które zaczęło odgrywać wiodącą rolę na scenie politycznej Europy Zachodniej. Potęga Niemiec wzrosła jeszcze bardziej za panowania jego syna, Ottona I Wielkiego, który zdołał scementować i zjednoczyć pod swoim przywództwem większość państwewek niemieckich, i zyskać lojalność lokalnych możnowładców i niemieckich książąt, co finalnie w roku 962 doprowadziło do stworzenia luźnego związku państwewek niemieckich, który nazwano Świętym Cesarstwem Rzymskim, które objęło swoim panowaniem tereny dzisiejszych Niemiec, Belgii, Czech, Austrii, a także północnej Italii. Sam Otton I Wielki zaś koronował się w Rzymie na nowego cesarza i stał się tym samym pierwszym władcą świętego cesarstwa rzymskiego, które zamiennie nazywane było również pierwszą Rzeszą Niemiecką, która istniała nieprzerwanie przez następne prawie tysiąc lat i przetrwała ona aż do początków XIX wieku, co czyni je tym samym jednym z najdłużej istniejących państw w dziejach świata. Za swojego panowania Otton I zdołał nie tylko znacząco umocnić pozycję Świętego Cesarstwa na arenie międzynarodowej, ale również poprowadził szereg zwycięskich kampanii przeciwko sąsiednim ludom, w szczególności przeciwko Węgrom, których pokonał w 955 roku na Lechowych Polach, ostatecznie kładąc kres ich łupieszczym najazdom, organizowanym na Europę Zachodnią. Oprócz tego udało mu się również podporządkować swojej władzy Danię, która stała się niejako klientem świętego cesarstwa rzymskiego. Politykę Ottona I kontynuował jego syn Otton II, który jeszcze za panowania swojego ojca został mianowany jego następcą i kolejnym rzymskim cesarzem. Następnie, po ottonie drugim, władzę przejął jego syn, otton III, który oficjalnie został koronowany na cesarza w momencie śmierci swojego ojca, kiedy miał zaledwie trzy lata. Dlatego do momentu osiągnięcia pełnoletności, otton III znajdował się przez pierwsze lata swojego panowania, najpierw pod opieką swojej matki, a później swojej babci. Ostatecznie, odtąd III, po osiągnięciu pełnoletności i przejęciu samodzielnych rządów nad świętym Cesarstwem Rzymskim, kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, by umocnić pozycję polityczną Niemiec na arenie międzynarodowej. Oprócz tego, odtąd III pragnął kontynuować ideę zapoczątkowane przez Karola Wielkiego, jakim miało być wprowadzenie uniwersalizmu cesarskiego. Czyli ustanowienia jednego uniwersalnego cesarstwa, które stałoby się duchowym spadkobiercą Cesarstwa Rzymskiego i które objęłoby swoim panowaniem Europę Zachodnią, a w dłuższej perspektywie cały kontynent europejski. Odtąd trzeci jest uważany za jednego z ostatnich europejskich władców okresu średniowiecza, który próbował wcielić w życie ideę cesarskiego uniwersalizmu. Jego następcy Prowadzili już o wiele bardziej realistyczną politykę, zdając sobie sprawę z tego, że zrealizowanie takiej idei jest praktycznie niemożliwe na obecnej scenie politycznej Europy. Mimo to pewne koncepcje związane ze średniowiecznym uniwersalizmem przetrwały w postaci wiary chrześcijańskiej, którą starano się krzewić i zaszczepiać w poszczególnych narodach europejskich, by zjednoczyć je. Pod sztandarem jednej wspólnej religii. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.